Witam serdecznie. Czy wiesz o tym, że w czwartek, 3 stycznia 2019 roku mija termin zbierania opinii od obywateli do projektu ustawy tyczącego się tak zwanej telefonii 5G w Polsce, czyli bardzo ważnej rzeczy, która interesuje miliony Polaków, która zdaniem milionów Polaków może diametralnie zmienić nasz sposób życia, zarówno na lepsze, jak i na gorsze. Od tej legislacji zależy więc bardzo, bardzo dużo, a duża część ludzi się boi. Boi się technologii 5G. Ustawa ta jest niesłychanie więc ważna. Dlaczego więc przepychana jest po cichu? Bo zapewne nie wiesz, że termin na zbieranie tych opinii mija dosłownie za kilka dni. Ja też nie wiedziałem. Dowiedziałem się przypadkiem. Dlaczego więc tak ważna sprawa przepychana jest po cichutku, po cichutku, po cichutku, a nie szeroko konsultowana, jak być powinna? Na to pytanie będę chciał odpowiedzieć w tym vlogu. Mam nadzieję, że Ciebie zainteresowałem. Mam nadzieję, że mimo tego, że ten vlog prawdopodobnie będzie długi, dotrwasz do końca, a po wszystkim dasz mi łapkę w górę, napiszesz coś fajnego w komentarzu i zdecydujesz się udostępnić link do tego vloga, gdzie tylko będziesz mógł, bo uważam, że takie sprawy trzeba nagłaśniać. Niezależnie od tego, czy jesteś za technologią 5G, czy przeciw technologii 5G, czy myślę, że jak większość ludzi jest Ci to nieco obojętne, to powinieneś być bardzo mocno zainteresowany tym, żeby ważne dla Polaków rzeczy były z Polakami konsultowane, a nie żeby przed Polakami ukrywano pewne fakty. Kochani moi, technologia 5G bardzo mocno bulwersuje. Ludzie się boją. Boją się bardzo, bardzo poważnie. Duża część ludzi, sądzę, że w Polsce jest to ładnych parę milionów ludzi, wprost boi się, że technologia 5G skrzywdzi nas zdrowotnie. Część ludzi uważa, że powoduje raka, część ludzi uważa, że powoduje inne rzeczy. Nie jestem inżynierem, nie będę tutaj mówił, czy tak jest, czy tak nie jest, ponieważ na ten temat powinni wypowiadać się inżynierowie i naukowcy. Inna sprawa, że te ewentualne badania naukowe nie do końca są często rzetelne i o tym też będzie w tym vlogu, ponieważ niestety nauka coraz częściej jest na usługach korporacji. Korporacje po prostu sponsorują badania i na tych badaniach wychodzi to, co jest dla korporacji korzystne. Ale zostawmy to. Ja tutaj nie będę się próbował wypowiadać jak inżynier, natomiast jestem prawnikiem z wykształcenia, mam więc prawo wypowiadać się na temat prawa, w tym na temat tworzenia prawa, czyli tak zwanej legislacji, a to jak jest tworzone prawo odnośnie 5G, jest to właśnie legislacja, czyli coś, czego z racji wykształcenia mam prawo się tym zajmować profesjonalnie. I tak samo ze względu na moją wykonywaną niejako działalność, gdzie od kilku lat komentuję publicznie politykę, często bardzo trafnie, często zdarza mi się przewidzieć, co się w polityce starzy, sądzę, że mogę nazwać siebie takim amatorem, politologiem, quasi samoukiem i sądzę, że właśnie na te tematy prawne, legislacyjne, polityczne odnośnie 5G mam prawo się wypowiadać. No i mamy do czynienia z prawem odnośnie technologii, która bardzo mocno bulwersuje dużą część ludzi. Duża część ludzi się boi. Żebyście wiedzieli, jakie to są obawy, to zachęcam Was do obejrzenia filmu mojego, do którego link znajduje się w pierwszej linii opisu. To jest film, w którym zebrałem wszelkie obawy ludzi dotyczące telefonii 5G i te obawy są dość poważne. Jeszcze raz mówię, ludzie uważają, że od tego możemy stracić zdrowie, w skrajnych wypadkach również życie. Ci ludzie mają obawy podsycone pewnymi faktami, takimi jak na przykład, że gdzieś tam włączono stację 5G i nagle ptaki zaczęły wariować, gdzieś tam osoby, które mieszkały w zasięgu pewnych stacji nagle podupadły na zdrowiu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To się łączy, to się nie łączy, to jest inna kwestia, ale ludzie się boją. Miliony Polaków się boją. I niezależnie od tego, czy te miliony Polaków boją się słusznie, czy te miliony Polaków boją się niesłusznie, to należy się tym Polakom szacunek i należy im się wytłumaczenie.
I należy im się, żeby im powiedzieć, technologia 5G jest bezpieczna lub technologia 5G jest niebezpieczna. Chętnie wysłuchamy waszych obaw, chętnie na te obawy odpowiemy, a nie tak jak jest w chwili obecnej, czyli że ustawa jest przepychana po cichutku. Konsultacje społeczne są robione tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Natomiast w mediach głównego nurtu, dziwnym trafem, dowiadujemy się tylko o tym, że jakaś konkretna telefonia komórkowa zaczyna robić testy w Warszawie i że to jest powód do rzecz chwalebna i powinniśmy się wszyscy z tego cieszyć. A obawy tych milionów ludzi są całkowicie spychane w niebyt na zasadzie takiej: z wami nie będziemy rozmawiać, bo wy jesteście głupi. I teraz raz tak, jeszcze raz podkreślam, nie wyrokując, że te wszystkie obawy są prawdziwe, uważam, że rozumowanie na zasadzie z tobą nie będziemy rozmawiać, bo jesteś głupi, jest w dzisiejszych czasach niesłychanie wykluczające. Osobiście, gdyby taką zasadę wprowadzić, że z ludźmi poniżej pewnego ilorazu inteligencji, czy poniżej pewnego poziomu kultury dyskusji, czy logicznego rozumowania nie rozmawiamy, to mi się wydaje, że prawo głosu w polskim Sejmie powinno mieć góra kilkunastu posłów. Przepraszam, to była taka moja wredna złośliwostka, ale tak wy się zachowujecie w tym momencie w stosunku do obywateli. Nie rozmawiacie, bo co? To może obywatele też nie powinni z wami rozmawiać. To jest bardzo, bardzo nie okej. Okay. Zwłaszcza, że w dalszej części tego materiału czytam wam artykuł... Na tygodniku TVP Info, gdzie jest wywiad z naukowcem, chcę na ten temat, że te wszelkie badania, dotyczące, wszelkie w ogóle badania, gdy duże korporacje i duże pieniądze są w te badania naukowe zaangażowane, to może nie do końca całkowicie są one rzetelne, więc takie powoływanie się na autorytet, że ci ludzie bredzą, ponieważ wasz naukowcy mówią inaczej. No właśnie, jedni naukowcy mówią, że to nie szkodzi, drudzy naukowcy mówią, że to szkodzi, a debaty nie ma. Do tego jeszcze dochodzą kwestie czysto takie, powiedziałbym, nie tyle technologiczne, co z zakresu wykorzystania technologii. Dość oficjalnie mówi się, że internet 5G, ta sieci 5G będą się wiązały z internetem rzeczy, czyli że na przykład nasza lodówka będzie informowała sklep o tym, że się nam majonez skończył, tak w wielkim, wielkim uproszczeniu, i że będzie to kolejny krok do już totalnej inwigilacji obywatela. I na ten temat też uważam, że powinniśmy móc się wypowiedzieć, czy chcemy, tak jak w tej chwili szpieguje nas nasz komputer, nasz smartfon, prawda? Tak za chwilę zacznie szpiegować nas nasza lodówka, nasz kibel. Ci, którzy mają chipy RFID, wcale nie jest takie powiedziane, że te chipy nie zaczną nas szpiegować, no bo one będziemy przechodzić koło urządzeń, one będą odpytywane, te chipy, przez te urządzenia, między innymi przez to, żeby nam wyświetlić spersonalizowane reklamy w toalecie w kinie. I teraz jest nie wiadomo, czy taka reklama z toalety w kinie po odczytaniu, aha, to jest woźniak i woźniak na przykład teraz kupił sobie mieszkanie, to wyświetlimy woźniakowi reklamę kanapy, czy na przykład ta reklama potem gdzieś kogoś nie poinformuje, a woźniak o godzinie 20 w czwartek był w multikinie i robił siusiu, a kubki nie. No i teraz dodajmy jeszcze to, że jest taka technologia w Japonii bardzo rozwinięta, że toalety mają czujniki, które jednocześnie robią analizę moczu. I tą analizę potrafią wysłać do lekarza. I teraz pytanie, czy na przykład bez naszej wiedzy, a więc i zgody, takie czujniki nie zostaną umieszczone w toaletach w kinie? No bo w sumie czemu mieliby nas pytać o taką zgodę? Przecież to jest ich toaleta, mogą sobie umieszczać co chcą, nie? No ale że przy okazji przez chip RFID będą wiedzieć, a to woźniak tutaj był, a jak nie przez chip RFID, to przez dobrą pozycjonowanie telefonu, nie? I potem prześlą, zanalizują twój mocz i potem prześlą informację na przykład do zakładu ubezpieczeniowego, że z woźniakiem ubezpieczenia na życie to lepiej nie zawierać, bo analiza moczu wykazuje, że woźniak ma taką chorobę, taką, 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 taką i taką.
Nie wiem, czy na podstawie analizy moczu można stwierdzić na przykład, że jest wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na raka, ale jeśli można, to można. A na pewno można tam po moczu na przykład wykryć, czy ma cukrzycę, czy inne tego typu rzeczy. Także to również są tego typu rzeczy. My na ten temat uważam, że powinniśmy mieć prawo się wypowiedzieć, czy my sobie tego życzymy jako społeczeństwo. Bo jedna rzecz to jest ewentualne na szkodliwość technologii 5G, prawda? Teraz jakby nikt nie pierdzieli, że całkowicie to jest nieszkodliwe, bo gdyby to było całkowicie nieszkodliwe, to by pediatrzy, pierwsze co się mówi rodzicom, po tym jak się już tak trochę ochłoną, nie? To pediatr, po urodzeniu dziecka, to pediatrzy pierwsze co mówią, proszę pana, proszę pani, tylko telefon to z dala od dzieciaka. I to nie są żadni tacy nawiedzeni lekarze, co to ich się tam w mediach głównego nurtu pokazuje, że to są jacyś tacy odszczepieńcy i tak dalej. Nie. Zwykli, normalni pediatrzy, tacy, którzy mówią, masz szczepić wszystkie dzieci, masz szczepić na wszystko i w ogóle żadnej szczepionki nie możesz odpuścić. Ale telefon to ty trzymaj z daleka od dzieciaka. I proszę pana, proszę pani, bo tak często się robi, że na przykład dzieciakowi się puszcza z YouTube'a na telefonie kołysanki. To pamiętajcie, drodzy państwo, żeby to było z daleka, bo telefon jednak sieje, to są jednak fale i to jest dla główki dzieciaczka bardzo szkodliwe. Tak pediatrzy mówią. Skoro więc tak bardzo zastrzegają lekarze, że od dzieciaka z daleka, to znaczy, że przynajmniej dla dzieciaka jest to szkodliwe. I teraz pytanie, czy potem w miarę tego, jak rośniemy, to czy się jakby bardziej uodporniamy na tą szkodliwość, czy się nie uodporniamy. Także, kochani, to jest wszystko tego typu. Także z jednej strony mamy szkodliwość 5G, potencjalną, która 5G na pewno będzie bardziej szkodliwe niż 4G, tam chodzi o długość fali i inne tego typu rzeczy, ale w to nie będę wchodził, bo obiecałem, że nie będę próbował się wypowiadać jako inżynier. Inżynierem nie jestem, po prostu się troszeczkę naczytałem i narozmawiałem z mądrymi ludźmi, ale to będę zostawiał w tym momencie. Tylko legislacja, tylko politologia, a także kwestie, które są związane z tą technologią, czyli permanentnej, totalnej inwigilacji obywatela. Obywatela, co jest oczywiście bardzo, bym powiedział, takie kuszące dla kraju, dla służb. Bo każdy kraj chciałby trzymać, każda władza chciałaby trzymać obywateli w ryzach. Prawda? Bo jak im więcej wiesz o ludziach, o obywatelach, tym również możesz wpływać na ich preferencje wyborcze. Więc to jest kuszące dla każdej władzy. Ale również to jest zbieranie informacji o nas jako o konsumentach. I ja naprawdę nie do końca bym chciał wiedzieć, że chciałbym, żeby, nie wiem, wszyscy wiedzieli o tym, że ja mam coś tam ewentualnie w moczu. Albo nie mam czegoś w moczu. Albo może, żeby się dowiadywać o tym, że moja żona jest w ciąży, z reklam, jakie będą wyskakiwały na Facebooku, a będzie to wiadomo od tego, że moja żona załatwiła się w toalecie w kinie, toaleta zrobiła jej analizę moczu, przecież testy ciążowe są z moczu, prawda? I wyszło, że moja żona jest pewnie w ciąży. I toaleta w kinie wie wcześniej od mojej żony, że ona jest w ciąży. Ewent potencjalnie sprzedaje te informacje i zaczynają mi wyskakiwać reklamy. Ja się naprawdę wolę dowiedzieć o tym, że moja żona jest w ciąży od mojej żony. A moja żona powinna się o tym dowiedzieć z testu ciążowego, a potem od lekarza. A nie z tego, że jej zaczną wyskakiwać reklamy Pampersów, szkół rodzenia, pediatrów i szpitali położniczych, nie? Także na to też powinniśmy zwrócić uwagę. Tymczasem, kochani moi, ta ustawa, macie link do biuletynu informacji publicznej Ministerstwa Cyfryzacji. Tam jest coś takiego, co zawisło, uwaga, dopiero 4 grudnia 2018 roku. To jest projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług. Numer w wykazie prac UD 172, projekt ustawy wraz z pismami towarzyszącymi umieszczono w załącznikach. Tu jest bardzo, bardzo dużo różnych pism. Słuchajcie, Rafał Górski, to jest facet, który troszeczkę się publicznie sprzeciwia ACTA 2.0, zrobił całkiem fajny wyciąg
z rzeczy, które tam są takie skrajnie nie do przyjęcia, nawet jeżeli uznamy, że technologia 5G jest całkowicie okej, całkowicie bezpieczna i całkowicie niegroźna społecznie. No to słuchajcie, pierwsza rzecz, która jest bardzo ciekawa i tu będzie cytat z tego, jak to napisał Rafał Górski. Ci wszyscy, którzy oglądali moje filmy odnośnie Akta 2.0, wiedzą, kim jest ten człowiek. Najważniejsze zmiany proponowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Zobaczcie, co oni tam wypisują. Podniesienie norm dopuszczalnego promieniowania z zakresu radiofalowego do poziomu zalecanego w unijnej rekomendacji 1999/519/CE, czyli do promieniowania ICNIR, uwaga, stukrotnie wyższego od obecnej polskiej normy. Czyli, innymi słowy, w tej ustawie jest powiedziane, że promieniowanie z zakresu radiofalowego może być 100 razy wyższe. 100 razy wyższe. I teraz, kochani moi, czy były jakieś, że ta norma z jakiegoś powodu w Polsce była, prawda? Nie próbuję inżynierować, rozumuję na logikę jako prawnik, tak? Prawo tworzy się z jakiegoś powodu. Przynajmniej tak powinno być. Tak jest w racjonalnych krajach. Załóżmy, że to jest takie, załóżmy, że domniemanie, które się stosuje na potrzeby prawne odnośnie racjonalności ustawodawcy jest prawdziwe. Bo to jest jedna z rzeczy, które cię uczą na prawie, właśnie jak się interpretuje przepisy, jest domniemanie racjonalności ustawodawcy, wręcz założenie racjonalności ustawodawcy, jak interpretujesz przepisy, nie możesz założyć tego, co często niestety jest prawdą, że ustawodawca jest po prostu głupi i się pomylił. Ale nie możesz. Musisz zakładać, że on jest racjonalny. W związku z tym, na przykład, jeżeli ustawodawca używa dwóch słów na określenie wydaje się, że tego samego w ustawie, to ty nie możesz uznać, że ustawodawca jest kretynem i po prostu pomylił się, że w pierwszej części ustawy na to mówił czerwony scyzoryk, a w drugiej części ustawy mówił na to czerwony nóż. Nie. Musisz założyć, że jemu chodziło w drugiej części ustawy o coś innego. Okej? No i załóżmy, że ustawodawca rzeczywiście jest racjonalny, w tych starszych, zwłaszcza przepisach, rzeczywiście ustawodawca był racjonalny. Skoro więc zrobił normę, która dopuszcza maksymalny poziom tego promieniowania na jakimś poziomie, powiedzmy go jedną jednostkę, to znaczy, że dla czegoś to robił. Były jakieś badania, z których wyszło, że ten poziom jest bezpieczny. Musiały też być jakieś badania, z których wynikało, że poziom wyższy jest potencjalnie niebezpieczny. Bo inaczej nie ma ratio legis, nie ma powodu do zrobienia ograniczenia. Nie wolno bez powodu wprowadzać ograniczeń. Ok? Czyli wygląda na to, że były jakieś badania, które mówią, że jedna jednostka jest ok, a więcej niż jedna jednostka już jest nie ok. No to dlaczego teraz nagle podnoszą ten poziom do 100 jednostek? Czyli jeszcze niedawno dwie jednostki to już były nie ok, wiecie, za to kary mogły być. A teraz 99 jednostek jest ok. No albo tamte badania były do dupy, albo tamta ustawa była nie ok, albo wtedy był nadmierny rygor, albo wtedy karali ludzi za robienie nic złego, albo jednak wtedy było ok, a teraz wprowadzają normy, które potencjalnie mogą usmażyć ludziom mózg. Tak mówię bardzo, bardzo, bardzo oczywiście potocznie i kolokwialnie. Nie? Natomiast rzeczywiście w internecie jest pełno filmików, gdzie ludzie sobie robią popcorn przy pomocy telefonu. I teraz tak, rzeczywiście, to może nie wpływać na człowieka. No ale to skoro nie wpływa na człowieka, to czemu ta norma była do jednej jednostki, a teraz jest do 100 jednostek? Ciekawe, prawda? Druga rzecz. Umożliwienie operatorom stawiania anten bez pozwolenia na budowę. O, to jest bardzo groźne. Bardzo groźne. Chociażby ze względu na... Znaczy, zacznijmy w ogóle od tego, że jestem przeciwny nadmiernej biurokracji, okej? Okay? Ale w Polsce niestety ta biurokracja jest bardzo duża i dochodzi do takich absurdów, że na przykład znam taki przypadek, że człowiek kupił sobie mieszkanie i w tym mieszkaniu miał piec gazowy. No tak wyszło, kurczę, mieszkanie w bloku i piec gazowy. I ten człowiek chciał ten piec przesunąć, niedaleko, trochę chciał ten piec przesunąć,
wyprowadzić go z łazienki do przedpokoju, żeby w łazience on nie szpecił, nie? No i przyszedł koleś ze spółdzielni i mówi, nie, nie możesz tego zrobić, musisz mieć pozwolenie na budowę. Czy ten człowiek ze spółdzielni miał rację, czy ten człowiek ze spółdzielni nie miał racji, to jest inna rzecz. No ale, ale zażądał, a ze spółdzielnią trzeba grzecznie. Poza tym taka spółdzielnia potem regularnie przeprowadza kontrolę i tak dalej, i tak dalej. W Polsce jest straszna biurokracja. Dlaczego więc człowiek, który chce sobie zbudować coś prostego, ma mieć co chwila pozwolenie na budowę, a człowiek, a firma, korporacja, duża korporacja telefoniczna, która chce zbudować coś gigantycznego, bo anteny, że tam masz słup i chce tam wieszać, nie musi mieć pozwolenia na budowę. Kochani, pozwolenie na budowę wiąże się z pewnymi obostrzeniami. Trzeba wykazać, to jest pewna procedura, sąsiedzi takiego budowli mają prawo się wypowiedzieć, mają prawo powiedzieć, że nie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba przeprowadzić jakieś badanie wpływu na otoczenie i tak dalej, i tak dalej. Także taka, a tutaj nie trzeba nic wykazywać, nie trzeba nic robić, po prostu sobie buduj. No. Zmiana uniemożliwiająca właścicielom nieruchomości przeciwstawienie się budowie stacji bazowej w pobliżu, w najbliższym otoczeniu nieruchomości. Kochani moi, bardzo ważna rzecz. I teraz tak, ja wiem, że za chwilkę ci wolnościowcy, pożal się Boże, co to, walczą o wolność z fotela i rzadko kiedy wychodzą na ulicę, zaczną krzyczeć hurdur, hurdur, moja działka, moja sprawa. Jeżeli chcę budować na swojej działce wielką antenę i tam walić wielką stację bazową, to nic do tego moim sąsiadom. No i to są właśnie ci wolnościowcy, pożal się Boże, w przeciwieństwie do prawdziwych wolnościowców, których ja bardzo szanuję i z którymi się utożsamiam, którzy coś wiedzą o życiu, nie? A wiedzą o życiu między innymi to, że jeżeli funkcjonujesz w społeczeństwie, to generalnie jest taka zasada, że twoje prawo i twoja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna prawo i wolność drugiego człowieka. I jeżeli masz działkę w okolicy innych działek, to nie jest tak, że ty możesz sobie tam cokolwiek zbudować, bo to, co ty zbudujesz na swojej działce, oddziałuje na działki sąsiednie. Prawda? Wyobrażasz sobie taką sytuację, że jest osiedle domków jednorodzinnych i nagle ktoś na działce w środku domków jednorodzinnych zbuduje sobie chlew i będzie tym chlewem śmierdział. Albo zbuduje sobie fermę zwierzątek futerkowych, śmierdzące strasznie. Albo zbuduje sobie spalarnię śmieci i będzie dymił. No nie. Albo na przykład wszyscy mają domki jednorodzinne, a ktoś sobie zbuduje wielki wieżowiec. Albo na przykład ktoś sobie zbuduje je takie dziwne urządzenie, które się będzie opierało na jego działce, ale wyżej będzie jakby zachodzić na twoją działkę. No nie, są zasady. Nie możesz, twoje prawo własności jest ograniczone przez sąsiednie prawo własności, tak? Tak jak sobie w mieszkaniu zapewne byś nie życzył, żeby na przykład ty masz mieszkanie, blok mieszkalny, chcesz tam spać, jeść, a sąsiad twój naprzeciwko robi sobie klub go-go i wiecznie łażą jakieś girlsy, jacyś pijani faceci i rozrabiają, prawda? No właśnie. Tak samo tutaj, kochani. Niezależnie od tego, no jeżeli stacje bazowe, że się tak wyrażę, wpływają negatywnie zdrowotnościowo, no to w ogóle sprawa jest prosta. Nie chcesz, żeby ktośkolwiek zbudował coś, co wpływa na ciebie negatywnie zdrowotnościowo, prawda? Masz prawo tego nie chcieć. Ale nawet jeżeli to nieprawda, nawet jeżeli te stacje w żaden sposób nie wpływają negatywnie zdrowotnościowo, to zdaniem dużej części ludzi wpływają. W związku z tym, jeżeli ty masz działkę i ktoś na sąsiedniej działce postawi stację bazową, to wpływa na wartość twojej działki, wpływa na wartość twojej nieruchomości. Bo dużo część ludzi, jak zobaczy tak, aha, tu jest działka budowlana, tu mogę postawić dom, ale na sąsiedniej jest BTS, to się nie chce tu budować. Bo w związku z brakiem zaufania do badań naukowych, uzasadnionym brakiem zaufania, niestety, no ludzie wolą mnie, więc ty stracisz na tym pieniądze. Więc
powinieneś mieć prawo oprotestowywania budowy. Nie, nie będziesz już miał. Dalej, umożliwienie stawiania anten komórkowych na terenach chronionych, na przykład parki narodowe, rezerwaty przyrody, uzdrowiska. I to jest o tyle ważne, o tyle ciekawe, moi kochani, że jakby to ładnie powiedzieć, no są te filmiki, do których nikt się nie odniósł, jak te ptaki dostają kota w pobliżu tych uruchomionych stacji 5G. I teraz tak, my jako ludzie, na przykład na obszarach Natura 2000, które jeśli dobrze pamiętam są właśnie ze względu na ptaki ustanowione, sami siebie bardzo, bardzo mocno ograniczamy, żeby tym ptaszkom było dobrze, a z drugiej strony pozwolimy tam budować urządzenia, co do których są przesłanki, że być może tym ptakom bardzo mocno szkodzą i nie odniesiono się do tego. Jest to ciekawe, prawda? Bardzo, bardzo ciekawe. I teraz, kochani moi, muszę wam początek artykułu, link do tego artykułu oczywiście zamieszczę w opisie. Nawet najbardziej nowoczesne smartfony będą bezużyteczne, koszt rewolucji 5G. Autorem tego artykułu jest Cezary Korycki, a zamieszczony jest na tygodnik tvp.pl. Funkcjonujemy w świecie, tylko fragmenty wam przeczytam, jeśli ktoś jest zainteresowany całością, link w opisie, bardzo proszę sobie przeczytać. Funkcjonujemy w świecie wypełnionym falami elektromagnetycznymi i do końca nie wiemy, jaki mają wpływ na organizm człowieka. A promieniowanie telefonów komórkowych jest prawdopodobnie rakotwórcze, mówi Dariusz Leszczyński, wieloletni pracownik Fińskiego Instytutu Promieniowania i Bezpieczeństwa Nuklearnego. Czyli nie jakiś tam oszołom, tylko oto już jest naukowiec, prawda? I teraz jest wywiad. TVP. Na przełomie XX i XXI wieku Finlandia kojarzyła się Polakom poza skoczkami narciarskimi o kamiennych twarzach z telefonią komórkową. No, głównie Nokią, nie? Pan już w 1992 roku został adiunktem profesorem Uniwersytetu Helsińskiego, czyli bardzo poważny naukowiec. W 2000 roku profesorem badawczym w Instytucie Promieniowania i Bezpieczeństwa Nuklearnego w Helsinkach. Więc obserwował pan z bliska piorunujący rozwój technologii. Co pan Dariusz Leszczyński odpowiada? Moja przygoda z tymi technologiami zaczęła się już w połowie lat 90. Gdy szef Instytutu Promieniowania i Bezpieczeństwa Nuklearnego w Helsinkach zajrzał do mnie i zapytał, czy nie wiem coś na temat fal emitowanych przez telefony bezprzewodowe. Wydało mi się to dość abstrakcyjne i niszowe. On tylko uśmiechnął się, co znaczyło, że jednak warto się tym zainteresować. Miał rację. Finlandia niebawem stała się największym producentem telefonów komórkowych, a ja zacząłem naukowo zajmować się badaniem ich wpływu na organizm człowieka. Nasz zespół w roku 2002 opublikował badania bardzo głośne na świecie, stwierdzające wpływ promieniowania telefonów komórkowych na komórki ludzkie. Teraz fiński operator ma być pierwszym w Europie oferującym standard 5G. O tej technologii mówi się, że to rewolucja nie mniejsza niż upowszechnienie druku lub motoryzacji. Zamieniamy dwukonny dyliżans na wyścigówkę z silnikiem o mocy 500 koni. Finlandia rywalizuje w wyścigu z Australią, Koreą, Japonią. Wszyscy chcą być pierwsi. 5G, czyli piąta generacja sieci komórkowych, będzie miała znacznie większą pojemność i szybkość transferu. To pozwoli w sekundę przesyłać dane teraz przekazywane w kilkanaście minut, czyli streamingi na żywo w jakości wiele K, to już nawet nie 4K, tylko potencjalnie 8K. Koniec takich kłopotów, że jeśli na jakiejś manifestacji są tysiące ludzi chcących streamować, to się połączenia rwą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Od tej strony super, od tej strony no picuś glancuś, że się tak wyrażę, super, nie? Wreszcie się na Marszu Niepodległości będzie można robić streamy. Tak mówię, Marsz Niepodległości podaję jako przykład nie ze względów politycznych, tylko dlatego, że to jest to jedna z większych wydarzeń masowych, jakie są w Polsce i tam prawie każdy chce robić streama, więc się praktycznie je daje.
ludzie w tym roku pozakładali sobie takie quasi wozy transmisyjne oparte na internecie o wiele kart i tak im się to rwało wszystko. Tutaj wreszcie się to skończy. Teoretycznie super, także żeby nie było, że ja tylko krytykuję. Nie! Jakby możliwości tej technologii od strony usługowej są fantastyczne. Tylko są dwie rzeczy. Czy ona jest na pewno bezpieczna? A drugie, czy no ten pan twierdzi, że powoduje raka, a to jest profesor, to nie jest byle kto. I artykuł nie jest na jakiejś tam stronie, odkrywamy tajemnice wszechświata i mówimy o spiskowych teoriach, tylko to jest na Telewizji Polskiej. A druga rzecz, że ta dobra technologia może być użyta w niecnych celach. Słuchajcie, Nobel. Nobel wynalazł dynamit, a potem jak zobaczył, w jakim celu ten dynamit jest wykorzystywany, no to stwierdził, że nie fajnie, prawda? Atom też można użyć do wytwarzania energii, można użyć do leczenia raka, a można użyć do anihilowania miasta, nie? Tak samo tutaj. Każda technologia może być różnie używana, ale czytajmy dalej. Będzie miała znacznie większą pojemność szybkości transferu. Tak. Umożliwi wprowadzenie i obsługę dużo większej ilości urządzeń typu smart i będzie to wielka rewolucja technologiczna, w której jeszcze nie zdajemy sobie sprawy. Trudno zatem nie widzieć analogii do przełomowych wynalazków z historii świata. Druk sprawił, że człowiek nie musiał już zapamiętywać treści kultury. Motoryzacja, że zaczęliśmy być bardziej mobilni. Jakie zmiany społeczne i kulturowe rozpoczną urządzenia typu smart? Trudno dziś nawet to sobie wyobrazić. No ja sobie troszeczkę wyobraziłem, więc jak widać można. Podłączenie do internetu lodówki z kamerami monitorującymi ich zawartość sprawią, że przestaniemy nawet zapisywać listę zakupów. Boom na automatyczne samochody będzie oznaczał, że w aucie będą tylko pasażerowie. Wynalazcy już myślą o tym, jak zorganizować im czas w podróży, aby mogli oglądać przesyłane przez nadajniki 5G filmy i programy w rozdzielczości 4K. A nie mogą po prostu porozmawiać, pooglądać krajobrazów albo się ponudzić. Jak rozumiem, uważa pan, że dużo potrzeb będzie wykreowanych sztucznie. Głównie, żeby zaspokoić oczekiwania rynku. Tak, jak mobilny czujnik w pieluszce, który sygnalizuje, że trzeba ją zmienić. W tym przypadku sposób sygnalizacji znany jest od tysiącleci. Śmiech, czyli płacz dziecka, mówiąc krótko. Fakt, niektóre pomysły wynalazców bywają przerażające. Taki nadajnik jednak może dbać o potrzeby fizjologiczne osób starszych w domu opieki. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że takich pacjentów będzie coraz więcej. Oczekiwania konsumentów związane z Internet of Things, czyli internetem rzeczy, są naprawdę ogromne. A globalne korporacje liczą, że wartość rynku urządzeń pracujących w sieci 5G osiągnie pułap 3 bilionów dolarów amerykańskich. Przypominam, że to jest 10 razy więcej niż to, co amerykańskie organizacje żądają od Polski w ramach takiej ustawy 447. Jak to będzie służyć człowiekowi? 5G oznacza, czyli widać, o jakie gigantyczne pieniądze tutaj chodzi, nie? A jak chodzi o gigantyczne pieniądze, to skrupuły idą... to skrupuły idą gdzieś. 5G oznacza przesył danych na niespotykaną dotychczas skalę, bez żadnych opóźnień. Na przykład będzie, moim zdaniem, koniec kupowania gier i ściągania ich na komputer, tylko będzie coś takiego, co zdaje się swego czasu nawet próbował zrobić jakiś serwis, nie pamiętam jak się nazywał, czyli że gra będzie chodzić na ich komputerze, a tylko do ciebie będzie streamowany jakby gameplay, a ty będziesz na ten gameplay oddziaływał w czasie rzeczywistym. Czyli mówiąc krótko, będziesz siedząc u siebie w domu, grał na komputerze, na przykład znajdującym się w Stanach Zjednoczonych, a obraz tego komputera będzie przesyłany do ciebie, więc będzie się wydawało, że grasz. Była próba stworzenia tego, ale chyba tam mi trochę nie wyszło właśnie przez słaby internet, więc teraz wyjdzie na pewno. Korzyści są niesamowite. To dla producentów gier to praktycznie całkowicie niszczy piractwo. Poza tym jak przestaniesz mieć grę, to będzie można od ciebie zażądać stałych opłat za te gry, a nie, że sobie kupisz, tylko że miesięczna licencja i tyle. 5G oznacza przesył danych, to już było.
Medycyna 5G to chwytliwe hasło reklamowe. Czy operację chirurgiczną? Tak. Tutaj sobie poczytajmy. O tych minusach. Częstotliwość, na jakich ma być włączona sieć 5G, są kością niezgody pomiędzy Polską a Rosją. To jest jedno. Nowa technologia ma problemy związane nie tylko z polityką międzynarodową czy handlową. Społeczne opory wywołuje wspomniana przez pana ogromna liczba stacji bazowych, które będą potrzebne. Wspólnoty mieszkańców protestują przeciwko umieszczaniu jednej na każdym budynku, w każdym mieszkaniu. Wyobrażacie sobie, jak dużo tego ma być? I akurat w tej kwestii nie mają racji, gdyż im więcej stacji, tym mniejsze promieniowanie wysyłane przez telefon. Protestujący przeciwko stacjom często nie mają wiedzy i świadomości, że bardziej niż przez stację bazową są promieniowani przez własny telefon komórkowy. Dlatego lepiej go nie trzymać za bardzo przy uchu, a już na pewno nie nosić go w kieszeni przy dżądrach. Są promieniowani przez własne telefony komórkowe. A z tego jakoś nikt nie chce rezygnować lub choć zmieniać nawyki. Czyli jak najbardziej się da rozmawiać przez telefon, używając urządzeń głośno mówiących lub zewnętrznej słuchawki, albo starać się trzymać aparat jak najdalej od ciała. Zamiast tego jest smartfon w kieszeni i dodatkowo smartwatch na ręku i coś tam jeszcze smart. Już w 2011 roku Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO, poprosiła 31 wybitnych naukowców, w tym pana, o ocenę wpływu komórki na zdrowie człowieka. Mieliście stwierdzić, czy ich używanie może być rakotwórcze. I co? I byłem jednym z 27, którzy zagłosowali za tym, że faktycznie promieniowanie wysyłane przez telefon komórkowy może być rakotwórcze dla mózgu człowieka. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Oni głosowali naukę. Nie wiem jak was, ale moim zdaniem, ja w ogóle jestem zwolennikiem takiej tezy, że prawda nie leży po środku, tylko prawda leży tam, gdzie leży. A jeśli chodzi o naukę, to nie ma co głosować, tylko albo jest, albo nie jest, tak? To są pewne prawa natury. My nie decydujemy, czy coś jest szkodliwe, tylko my staramy się zbadać, czy coś jest szkodliwe. I albo jest, albo nie ma. I nie ma głosowania. Głosować to można na ten temat, czy wolno nosić czarne koszulki do czerwonych butów, czy to się na przykład nam jakoś źle kojarzy. Albo czy aborcja to morderstwo, czy nie morderstwo. To można głosować, tak? Chociaż to ostatnie, to światopoglądowe, to był zły przykład. Wycofuję się, przepraszam. Można głosować, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. A nie głosować, jaka jest rzeczywistość. O, to się do tego sprowadza. Oni głosowali, jaka jest rzeczywistość. Badania ze Szwecji, z Unii Europejskiej, oddzielnie z Francji i Kanady, potwierdziły, że używane komórki przez 30 minut dziennie przez 10 lat zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na glejaka od 40 aż do 170%. O cholera! No to ja komórki na pewno używałem więcej niż przez 30 minut dziennie. Czyli prawdopodobnie zdechnę na glejaka. Super. Zachowajmy jednak umiar. Choroba ta nie jest zbyt częsta. To około 20 przypadków na 100 tysięcy ludzi. Uff. Ale i tak. No zobaczcie, te glejaki też są coraz częstsze. W tym właśnie, kurczę, u dzieci, nie? Podając, że możliwość zachorowania zwiększa się o 180% gramy na emocjach. A przecież prawdopodobieństwo wzrośnie do mniej niż 40 przypadków na 100 tysięcy i glejak pozostaje rzadką chorobą. No ale cały czas ponad dwa razy bardziej, nie? Jedno nie ulega wątpliwości. Fale elektromagnetyczne i wszystkie częstotliwości, którymi jesteśmy coraz bardziej otoczeni, mają wpływ na organizm człowieka. Jaki? Dużo wiemy, ale bardzo dużo zostało jeszcze do zbadania. Jestem przekonany, że priorytetowo powinno się wprowadzić etyczne, uzasadnione badania na ludziach ochotnikach. Postawa naukowców jest wciąż niejednoznaczna. Cały czas debatują, czy WHO powinno uznać promieniowanie telefonów komórkowych za możliwe, prawdopodobne, czy też z pewnością rakotwórcze. Moja praktyka badawcza pozwala mi na twierdzenie, że jest ono prawdopodobnie rakotwórcze, czyli stopień wyżej od stanowiska WHO, które mówi o możliwym działaniu rakotwórczym.
wypracowanie jednoznacznego stanowiska świata nauki będzie bardzo trudne. Badacze wykazujący szkodliwość telefonów komórkowych są od lat dyskredytowani. Słuchajcie, to jest to, co ja mówiłem w takim vlogu Zakazana archeologia. To było o takich różnych przypadkach, że ktoś coś znalazł, co tam nie pasowało do nauki, więc go szkalowali. Ale tam był taki bardzo poważny fragment o tym, że o tym, jak się na przykład zachowywały sieci tytoniowe. Znaczy korporacje tytoniowe, przemysł tytoniowy. Oni przez dziesięciolecia bronili się przed uznaniem papierosów za rakotwórcze. Jak to robili? Dyskredytowali naukowców, którzy mówili, dzisiaj już wiemy o oczywistą rzecz, że fajki powodują raka płuc. I tak samo teraz się zachowują w stosunku do badaczy, którzy mówią, że te sieci komórkowe mogą być szkodliwe. I to nie mówię ja, to mówi profesor, bardzo uznany człowiek. Część badań jest współfinansowana przez fundacje pośrednio zależne od producentów sprzętu i telekomów. Rozumiecie, o co chodzi? Dają kasiorę. To jest poważny problem powodowany przez tak zwany konflikt interesów. I o to w tym wszystkim, moim zdaniem, moi kochani, chodzi. To jest tylko fragmenty tego artykułu. Bardzo serdecznie proszę, żebyście się zapoznali z całością. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy artykuł. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. I co? A ja Wam życzę szczęśliwego nowego roku 2019. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa. A jeszcze raz przypominam, chcesz, żeby to się rozniosło, daj łapkę w górę, napisz coś mi o go w komentarzu. Oglądaj od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa.